To pierwsze zapytanie. Drugie, jakie przesłanki stanęły za tym, aby przenieść zabawę sylwestrową, zabawa sylwestrowa odbywa się na zapleczu teatru? Moim zdaniem tego typu impreza powinna się odbywać tak, jak to jest jednak w większości miejscowości w centralnym punkcie, tym bardziej, że mamy doskonałą pogodę, więc nie stoi na przeszkodzie, aby ta zabawa odbywała się na Błoniach czy na rynku. Wiadomo, że podczas takiej zabawy robi się niezliczoną liczbę zdjęć, które gdzieś tam później są umieszczane i dobrze by było, żeby w ten sposób chociażby też nasze miasto było promowane. I nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby to robić na zapleczu teatru, nawet jeżeli tam jest dobry i nowy parking. Jeżeli chodzi o koncert noworoczny, no to on się nigdy nie odbywał na Błoniach czy też na rynku. Błonia mają niestety, ale to przypadło, że tej porze tam może dużo wiać. To nie jest kwestia terenu zalewowego, tak? Tylko silnego wiatru, a słyszymy, że co dusz nowe orkany się pojawiają, choćby Ksawery teraz jakiś kolejny nadciąga na Europę. Jak trafi, że będzie tam w dniu jutrzejszym mocno wiało, to taka impreza tak naprawdę jest nieudana, bo wszyscy bardzo mocno zmarzną. Decyzja o przeniesieniu imprezy tej masowej z teatru była na wniosek teatru samego. Przede wszystkim dlatego, że ograniczają koszty, mają bliskość, nie muszą sceny wozić i zastawiać w innym miejscu. Sceny mają w teatrze, przeniosą sobie na swój parking, sobie wybudują. Kwestia zasilania, kwestia ochrony, kwestia choćby całego zaplecza dla artystów występujących, to wszystko mają w teatrze na miejscu, stąd jakby pomysł zrobienia koncertu noworocznego tam pod samym teatrem. Być może propozycja pana radnego, aby to zrobić w rynku w przyszłym roku, może władze CCK teatr wezmą pod uwagę i w przyszłym roku być może taki koncert może się tam odbyć.